uzupełnić swoje sprawozdanie o dodatkowe informacje. Zakończyły się kontrole Straży Miejskiej w tych miejscowościach, w których przeprowadzana była inwestycja budowy kanalizacji w gminie Strzelin. I poproszę pana przewodniczącego gospodarki komunalnej, żeby w dogodnym sobie czasie wygalizował spotkanie komisji, żeby można było takie sprawozdanie złożyć. Myślę, że informacje są bardzo istotne. Bardzo ładnie wyglądają mniejsze miejscowości, takie jak Strzegów, jak Szczodrowice. Tam pojedyncze gospodarstwa jeszcze pozostały bez przyłącza. Troszeczkę gorzej jest to w Kuropatniku i w Gęsińcu, bo tutaj na 222 gospodarstwa domowe 164 zostały przyłączone, 49 jeszcze nie. Myślę, że będzie to zbiorcze sprawozdanie, na pewno warto będzie jeszcze na ten temat porozmawiać. Między sesjami również odbyła się wizyta burmistrza partnerskiej gminy Frankenberg razem z przedstawicielami Polsko-Saksońskiej Izby. Omawialiśmy zasady współpracy, możliwości pozyskania środków w ramach tej współpracy na wymianę szkolną, kulturalną, oświatową, sportową. Pierwszym takim efektem tych rozmów będzie udział naszej orkiestry miejskiej w święcie miasta Frankenberg w miesiącu lipcu. Gościliśmy również pana dyrektora firmy Tauron tutaj w urzędzie. Państwo wiedzą, trwają wciąż negocjacje na temat modernizacji oświetlenia na terenie Strzelin. Niestety myślałam, że ta wizyta będzie miała pozytywny efekt i zakończy się podpisaniem umowy. Okazało się, że pan dyrektor przyjechał z zupełnie inną koncepcją tej modernizacji. Okazało się, że już byłoby to bez przetargu, byłoby to podzielone na etapy i w rezultacie okazało się, że jako gmina musielibyśmy dużo więcej dołożyć do tej wymiany, niż pozyskalibyśmy później oszczędności z tego tytułu. W związku z tym takiej umowy zdecydowałam się nie podpisywać. Odbyło się również spotkanie z komendantem powiatowym policji w Strzelinie, wprawdzie zgodzi pod normatywnym w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej. Te godziny ponad dodatkowe patrole policji rozpoczną się w ostatnim dniu roku szkolnego, czyli na początku wakacji. I policjanci będą kontrolować szczególnie te miejsca, gdzie są kąpieliska, gdzie rynek strzeliński, okolice restauracji, barów, także osiedle Droga Roweckiego. Wzięła udział Festyna w szkołach numer 4, numer 5, w turnieju m.in. koła gospodyń miejskich, udział w uroczystościach z okazji rocznicy 25-lecia częściowo wolnych wyborów. W tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję nielicznym razem tym, którzy wzięli udział w tych uroczystościach, znaleźli czas, żeby się spotkać i wspólnie posadzić tego debla wolności. Wzięłam udział w otwarciu Polska Biała Kościele oraz uroczystym otwarciu Altany w Gębczycach. Również odbyło się spotkanie z mieszkańcami Osiedla Wschodniego w sprawie gazyfikacji oraz przebudowy dróg ulic Moniuszki i Długosza. Uczestniczyłam w uroczystej sesji Rady Powiatu z okazji 15-lecia istnienia powiatu. We Wrocławiu spotkałam się z dyrektorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Rozmawiałam na temat remontu mostu w Kazanowie. Trwa opracowywanie dokumentacji. Most jest częściowo wyłączony. Rozmawiałam również w związku z wnioskiem komisji na temat pasów przy ulicy Łaskiej oraz dodatkowego oznakowania kierującego ruch pojazdu tą naszą małą obwodnicą. Wzięłam udział w zgromadzeniu lokalnej grupy działania, a także w spotkaniu takim pierwszym konsultacyjnym dotyczącym projektu rozbudowy Strzelińskiego Przedszkola Miejskiego. W spotkaniu wzięły udział również pani dyrektor, wicedyrektor przedszkola, przedstawiciel rad rodziców i też tutaj będę miała prośbę do pani przewodniczącej Komisji Zdrowia, Kultury, Edukacji i Sportu, żeby gdzieś w okresie już takim powakacyjnym i na początku również poświęcić komisję na temat tego projektu i również przedyskutować zamierzenia. Również spotkałam się z dyrektorem powiatowego zarządu dróg 11 czerwca. Na to spotkanie był zaproszony również pan starosta, więc nie mógł przyjechać.
Rozmawialiśmy na temat ulicy Okulickiego. Państwo wiecie, podjęliśmy uchwałę o przejęciu ulicy Okulickiego na stan gminy. Natomiast do dnia dzisiejszego chcę powiedzieć, że nie mam żadnego dokumentu, żadnej umowy życzenia, żadnego pozwolenia, które rozpoczęłoby procedurę projektowania tej drogi. Mamy koniec czerwca. Do dziś, mimo tego spotkania 11 czerwca, nie mam żadnej informacji. W związku z tym nie mogę rozpocząć projektowania tej drogi. Inwestor czeka, dopytuje się, co z tą drogą, a w miesiącu wrześniu jest nabór do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, do którego moglibyśmy ten wniosek złożyć. No, ta perspektywa raczej coraz bardziej traci szansę powodzenia. Chcę również poinformować Wysoką Radę o programie Samorządowa Polska, bo wszyscy z niepokojem oczekujemy, że nic się nie dzieje w tym temacie. Otrzymałam informację, również spotkałam się z panią dyrektor Gronowicką. Okazuje się, że co do środków jeszcze z bieżącego budżetu unijnego 2007-2013 wciąż trwają rozmowy. Również przygotowują się do środków z kolejnego okresu prognozowania, natomiast pojawiły się możliwości z banku Europejskiego Banku Inwestycyjnego i tak od września otrzymamy co prawda pilotażowo, ale będziemy mogli już zacząć udzielać pożyczki małym, mikro i średnim przedsiębiorcom. W ramach pilotażu i zgodnie z przyjętym planem będziemy otrzymywać miesięcznie środki w wysokości 72 tysiące na przeznaczenie na akcję pożyczkową. Pozwoli to udzielić średnio 36 pożyczek w okresie wdrożenia, czyli do sierpnia 2015 roku w wysokości 24 tysiące złotych. Jeśli chodzi o szkołę muzyczną, to odbyła się już rekrutacja. Jest bardzo duże zainteresowanie szkołą muzyczną. Do egzaminu przystąpiło 108 dzieci, 64 uczniów się dostało, mimo naprawdę okazuje się bardzo wysokiego poziomu naszych dzieci, jeśli chodzi o umuzykalnienie. Natomiast jeśli chodzi o konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, nikt się nie zgłosił. W związku z tym ma możliwość na około 10 miesięcy powierzyć obowiązki osobie wśród kadry pedagogicznej. I takie obowiązki powierzy pani Karolinie Marii Krężeleskiej. Pani posiada uprawnienia do nauczania we wszystkich typach szkół muzycznych w zakresie gry na skrzypcach. Jeszcze jedna, myślę, że bardzo istotna informacja. Spotkałam się z panem Bartłomiejem Bradyńczykiem, zarządem aleracji wodnych. Został rozstrzygnięty przetarg na zbiornik retencyjny w Mieszkowicach, czyli jest już wyłoniony wykonawca, niedługo będzie podpisana umowa. Państwo też obserwują prace na potoku gębickim, przebiegają bardzo sprawnie. Również zarząd przystąpi do oczyszczenia w związku z wnioskiem pana przewodniczącego gospodarki komunalnej do kwalifikowanego oczyszczenia rzeki Oławy. Natomiast wczoraj doszło do takiego nieplanowanego spotkania z panem dyrektorem Grabańczykiem, z panem komendantem Straży Pożarnej na Wałach w Białym Kościele. Okazuje się, że wał, który jest ze strony parkingu przystawał przy Białym Kościele, zaczyna nam poważnie przeciekać. Zlecimy szybko ekspertyzę i będziemy musieli na pewno w przyszłym roku gmina będzie musiała zaplanować środki na remont tych wałów, bo ten przeciek jest niestety coraz większy. Będziemy to zabezpieczać na pewno, żeby w okresie sezonu letniego nie trzeba było spuszczać wody ze stawu. To wszystko. Dziękuję bardzo. Proszę o pytanie.